Chodź, Flop! Już idę, Bing. Koko! Witaj, Bing! Cześć, Charlie! Cześć wszystkim! Cześć, Pando! Sula! Witaj, Bing! Ostrożnie, maluchy! Oj! Nic ci nie jest? Nie! Na szczęście! Bing! Do zobaczenia! Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, Bing bawi się dzisiaj z Sulą. O, to pewnie Amma przyszła po Sulę. O, nie chcę, żebyś poszła do domu. Ja też nie chcę iść do domu. Schowajmy się. Tak. Witaj, Ammo. Witaj. Czy Sula jest gotowa? No cóż. O, gdzie są nasze małe urwisy? O, nie wiem. O, złoty pantofelek Suli. Ale gdzie jest drugi? Może tutaj? Otworzyła szafkę. Wielka szkoda, że Suli tu nie ma. Nie zje pysznego, pomidoro-serowego spaghetti, które dla niej przygotowałam. No trudno, będę musiała zjeść je sama. Tu jestem! Uwielbiam pomidoro-serowy spaghetti. O, Sula! Ale z ciebie żartownisia. O, kolejny żartownisz. Wystarczy. Kto dziś dobrze się bawił, łapka do góry. A teraz tymi łapkami zróbcie sobie pa-pa. 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 Ja nie chcę się jeszcze żegnać. Ja też jeszcze nie chcę się żegnać. No dobrze, zostaniemy tu jeszcze chwilkę. Hurra! Żeby posprzątać po zabawie. O, no dobrze. Ja będę odliczała, a wy sprzątajcie. Kiedy usłyszycie zero, wtedy pójdziemy z Sulą do domu. Gotowi? 10 łyżek kaszki. 9 łyżek kaszki. Proszę. Dziękuję. 8 łyżek kaszki. 7 łyżek kaszki. O, ślicznie. O, mój bucik. A gdzie się podział drugi? 6 łyżek kaszki. Jest tutaj. 5 łyżek kaszki. Bez bucików nie mogłabym pójść do domu. 4 łyżki kaszki. O, schowajmy je. Tak. I nie będziemy musieli się pożegnać. Hurra, żadnego papa. 3 łyżki kaszki. Śpieszcie się. 2 łyżki kaszki. 1 łyżka kaszki. I 0. Gdzie schowaliście buciki Suli? Może w szafce? Nie? Gdybym była bucikiem Suli, schowałabym się w koszu na brudną bieliznę. Sula? Aha. Poszukajmy teraz drugiego. Bing, chyba nie wrzuciłeś drugiego bucika Suli do toalety, prawda? Zejdź, proszę. Ojej. Bing! Króliczku, już to kiedyś mówiłam. Do toalety trafia tylko siusiu, kubka i papier. Nic innego. O, trzeba teraz dobrze umyć biedny bucik. Nie chciałem, żeby Sula szła do domu, więc rzuciłem go do toalety. Ale teraz jest cały mokry. Chodźmy, Sulo. Musimy go teraz wysuszyć. Przez Binga mam mokry bucik. Nie denerwuj się, Sulo.
Co się stało, że bucik Suli jest mokry? Schowałem go do toalety. Nie wiedziałem, że się zamoczy. Schowałeś do toalety? Chciałem, by Sula została. A teraz ja chcę już iść, bo jestem na ciebie zła. Bardzo zła. Bing, nie sądzisz, że powinieneś coś Suli powiedzieć? Przepraszam cię, Sulo, za to, co zrobiłem. Może włożysz moje żółte kalosze? One zawsze będą suche. To miło z twojej strony, Bing. Sulo, przymierz je. No dobrze. Mogę iść w nich do domu. Są śmieszne. Zabierzesz swój bucik, gdy tylko wyschnie, Sulo. A ty weźmiesz kalosze, gdy przyjdziesz do mnie. Będę mógł jutro przyjść? Oczywiście, że tak, Bing. Zapraszamy. Hurra! Chodźmy już. Pa, pa, Bing. Do widzenia, Flo. Do widzenia, Ammo. Do widzenia, Sulo. Do widzenia, Sulo. Do widzenia, Bing. Pa, pa. Pa, pa. Bawiliśmy się u mnie z Sulą i nie chcieliśmy się rozstać, więc ukryliśmy buciki Suli. Wrzuciłem jeden do toalety. Zamoczył się i zrobił się fuj. Sula była na mnie bardzo zła. Nie chciałem się tak rozstawać, więc pożyczyłem jej moje żółte kalosze. I pożegnaliśmy się w zgodzie. Cześć! Do toalety ma trafiać tylko Siusiu, kubka i papier. I absolutnie nic innego. Pożegnania to wielka rzecz, Bing. Pa, pa! Chodź, Flop! Już idę, Bing. Koko! Witaj, Bing. Cześć, Charlie. Cześć wszystkim. Cześć, Pando. Sula! Witaj, Bing. Ostrożnie, maluchy. Oj! Nic ci nie jest? Nie. Na szczęście. Bing. Ciuchcia. Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, Bing bawi się dzisiaj swoją nową ciuchcią. Popatrz, Pando, kto przyszedł. Witajcie. Cześć, Bing. Pando, spójrz. Jej, jaka fajna ciuchcia. Ona jeździ. Ciuch, ciuch. Mogę się nią pobawić? Tak, musisz tu nacisnąć. Wtedy zrobi... To wspaniała lokomotywa, Bing. Co jeszcze umie robić? Potrafi dosłownie wszystko. Wszystko? Tak. Wszystko, co powinna umieć porządna ciuchcia. Chodź, Bing. Pobawmy się twoją super ciuchcią tam. Chodź. Nic się nie stało. Działa. To dobrze. Szybciej, Bing. Wjedź do tunelu. Tylko ostrożnie, Bing. Uważaj, żeby znowu ci nie wypadła. Jesteś pewien, że chcesz się tutaj bawić ciuchcią? Tak. Nie wypadnie mi. Trzymam ją. Dobrze. Szybciej, Bing. Wjedź ciuchcią do tunelu. Nie bujaj tak mocno, Pando. Myślisz, że to dobry pomysł, Bing? Tak. To dla ciuchci żaden problem. Sprawdźmy więc, jak sobie poradzi. Mam ją! A nie mówiłem, Flop? Miałeś rację. Ciuchcia wraca! Teraz na ruchomy mostek.
Nie bój się. Jedź przez mostek. Wjeżdżaj! O, zobacz, mostek się buja. Uważaj na ciuchcie. Pola ma rację, Bing. Moja ciuchcia poradzi sobie. Jak uważasz? Spróbuj. Szybciej, Bing. Puszczaj ciuchcie. Ciuch, ciuch! O, ale się chwieje. Udało się! Brawo dla ciuchci. No dalej, Bing. Puszczą ze zjeżdżalni. Może się zepsuć. Ciuchcie zjeżdżają z gór. No tak. Pomogę. Złapię ciuchcie na dole. Dobrze. Myślisz, że ciuchcia poradzi sobie? Musisz ją puścić. Przekonamy się. No dobrze. Jesteś gotowy? Tak. Uwaga. Jedź. Jedź, 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 jedź. Dotarła do celu. Udało się. O, dziękuję, Flop. Chodź, jeszcze raz. Trzymaj. Trzymam. Patrz pan, do co umie ciuchcia. Och, Bing. Moja ciuchcia. Och, Bing. Ojej. Całkiem się rozpadła. Niestety tak. To była fajna zabawka. Trochę jej szkoda. Tak. Niestety lokomotywy nie potrafią latać. Da się ją naprawić, Flop? Możemy spróbować. Ja spróbuję. Pokaż. Niestety nie da się. Jest popsuta. Nie można wyjąć części. I komin też nie działa. O, pasuje tutaj. Proszę, gdzie zamontujesz koła? Koła nie będą potrzebne. O, co to jest? To już nie jest ciuchcia. Nie? W takim razie co? To jest rakieta! Rzeczywiście! Wspaniała! Tak, to rakieta! Brawo, mały króliczku! 5, 4, 3, 2, 1, odpalamy! Cześć! Bawiliśmy się z panu lokomotywą. Jechała ciuch, ciuch przez tunel. Przez ruchomy mostek i znowu przez tunel. Na zjeżdżalni. A potem postawiłem ją tam, gdzie nie powinienem. Ciuchcia spadła na ziemię i całkiem się roztrzaskała. Było mi smutno. Nie dało się jej naprawić. A więc zrobiłem z niej rakietę. Jeśli wasza zabawka nagle rozpadnie się na małe kawałeczki, spróbujcie z niej zrobić inną zabawkę. Zabawa ciuchcią. To wielka rzecz, Bing. Rakietą również, Flop! Chodź, Flop! Już idę, Bing. Koko! Witaj, Bing. Cześć, Charlie. Cześć wszystkim. Cześć, Pando. Sula! Witaj, Bing. Ostrożnie, maluchy. Oj! Nic ci nie jest? Nie. Na szczęście. Bing. Pierniczki. Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, Bing i Flop pieką dziś pierniczki. Ciasto jest wyrobione idealnie. Teraz musimy je rozpłaszczyć przy pomocy wałka. Ja to zrobię. Proszę, Bing.
Flop, czy nasze pierniczki króliczki będą wyglądać tak jak na zdjęciu? O, za każdym razem wyglądają ciut inaczej, ale będą podobne. Przejedź wałkiem jeszcze raz. Świetnie. Teraz wytniemy foremkami kształt króliczków. Upieczemy w piekarniku i na koniec ozdobimy. Nieprawda. Na koniec zjemy. Niam, 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 niam. Wykrawaj. Dziękuję. Ten będzie dla Koko. Ten będzie dla mnie. Najmniejszy dla Charlie'ego. A wiesz, co teraz zrobiłem? O, nie wygląda mi na króliczka. Nie, to jest piernikowy flop. Specjalnie dla ciebie. O, dziękuję, Bing. Uff. No dobrze, włóżmy teraz piernikowe króliczki do rozgrzanego piekarnika. Odsuń się, Bing. Już nie mogę się doczekać. Mniam, mniam. Czy mogę nastawić czas o kurczaczka? Jasne. Najpierw trzeba go nakręcić. Kurczak odlicza minuty, a potem dzwoni. To oznacza, że pierniki można już wyjąć z piekarnika. No to je wyjmujmy. O nie. Dopiero zaczynają się piec. Nie zapomnij zadzwonić, kiedy pierniczki będą gotowe, kurczaczku. Chyba już, Flop. Nie, jeszcze nie. Kurczaczek da nam znać. A jeżeli zapomni zadzwonić? No cóż, wówczas nasze króliczki pierniczki przypalą się. Ale tak nie będzie. To Koko i Charlie. Cześć, Flop. Cześć, Pink. Cześć. Cześć, Koko. Właśnie pieczemy pierniczki i króliczki. O, bardzo się cieszę. Ale teraz Charlie chyba właśnie zrobił kubkę w pieluchę i bardzo brzydko pachnie. W takim razie, Charlie, musimy cię przewinąć, co? Nie ma sprawy. Mam matę do przewijania, chusteczki i pieluchy. Za chwilę znów będziesz czysty. Mata na jednej stronie ma marchewki, a na drugiej rzodkiewki. W tym tygodniu kładziemy Charlie'ego na stronie z marchewkami. Pieluszkę położę tutaj, ale najpierw, Bing, trzeba wyjąć z wózka wilgotne chusteczki, żeby wytrzeć pupę Charlie'emu, zanim założymy mu czystą pieluszkę. Oto chusteczki, Flop. Dziękuję, Bing. Uśmiechnij się, Charlie. Pora na przewijanie. Jest cały w kubce i siusiach. To oczywiste. Jest jeszcze malutki. Dzidziusie tak mają. Ty też tak robiłeś, Bing. I ja też. O nie, ja nie. Gotowe. Jesteś czysty i pachnący, Charlie. Flop, czuję jakby zapach spalenizny. Ojejku! O, nasze pierniczki i króliczki! Nie podchodź. Co się stało? Pierniczki piekły się zbyt długo. Nie usłyszeliśmy dźwięku kurczaczka. Kurczaczku, dlaczego nie zadzwoniłeś, że pierniczki już są gotowe? Czaso kurczaczek zrobił to, tylko my go nie usłyszeliśmy. Możemy je zjeść? No cóż, tym razem raczej nie, Bing. Wyglądają inaczej niż te z obrazka. O, są spalone! Nie do jedzenia! Naprawdę nie do jedzenia? Niestety. Spalone pierniczki są niesmaczne. Możemy je udekorować tak jak na zdjęciu? Jeśli zdążyły wystygnąć, tak. W takim razie ja pomaluję mojego. Gotowe. Koko Piernisia cieszy się, że jej nie zjemy. Cześć, jestem Koko Piernisia. Miło was poznać. Wygląda na zadowoloną, mimo że jest przypalona. A jak się mają pozostałe króliczki? Spójrz, Flop. Mój też jest szczęśliwy. Nie zjem go. To mój przyjaciel. Tak, wygląda na bardzo zadowolonego. A jaki będzie twój? Też szczęśliwy. Zróbmy jeszcze buzię piernikowego Charlie'ego. Proszę bardzo.
Cały Charlie. Nie martwcie się, piernikowe króliczki. My was nie zjemy. Będziemy się bawili. Dzień dobry, piernikowy Charlie. Pobawisz się ze mną? Cześć, Pink. Cześć, Charlie. Cześć, Flop. Cześć, jestem Charlie. O, ktoś mi zmieni pieluszkę? Spójrz, Flop, Charlie się śmieje. O to chodzi, króliczku Bing. Robiliśmy z Flopem pierniczki. Zrobiliśmy mnie, zrobiliśmy Coco, Charlie'ego i Flopa. Ale niestety nie usłyszeliśmy czasu kurczaczka. I wszystkie one całkiem się spaliły w gorącym piekarniku. Mimo to udekorowaliśmy je tak, jak na zdjęciu. Gdy zdarzy wam się przypalić pierniczki, nie będziecie mogli ich zjeść. Ale zamiast tego możecie się nimi bawić. Piernikowe króliczki to wielka rzecz, Bing. Uciekają nam!